Monika, za chwileczkę zajmiemy się fotografowaniem aktu. Tutaj, kiedy pracujemy w studio, mamy do czynienia wyłącznie z ustawieniami manualnymi. To będzie bardzo trudno. Nie, Nie. potrzebujemy ustalić stałą wartość przysłony i następnie ustalamy czas synchronizacji z lampą błyskową. To są dwa parametry, które będziemy mieli ustawione. Z chwilą, kiedy mamy ustawione parametry manualnie w aparacie, moc światła dobieramy jedynie regulując potencjometrem na samej lampie. Większość zdjęć, które będziemy robili w określonej sytuacji zdjęciowej, będziemy bardzo łatwo kontrolowali na podglądzie z tyłu. W tej chwili mamy komfort pracy polegający na tym, że z tyłu mamy podgląd przepaleń w światłach, niedoborów w cieniach i właściwie bazując na tym możemy bez problemu kontynuować sesję. Ludzkie ciało pełne jest skomplikowanych kształtów. Faktura skóry, zmarszczki, wgłębienia, włosy i włoski, a nawet fałdy skóry odgrywają ważną rolę w akcie. Czarno-białe zdjęcia pomogą nam skupić się na relacji światło-cień. Dodatkowo pozwolą ukryć naturalne przebarwienia i niedoskonałości skóry. Monika w końcu przystąpiła do pracy. Pod okiem artysty wykonała swoją pierwszą w życiu sesję fotograficzną. Mimo wszystko kobieta rozumie kobietę lepiej i chyba to sprawiło, że Monika szybko zdobyła zaufanie. Okazało się, że jest doskonałym obserwatorem i momentalnie reaguje, gdy Emilia wykonuje jakiś ruch czy gest. Komunikacja jest tu podstawą. Emilia musi wiedzieć i rozumieć, w jakiej pozie chce uchwycić ją Monika. Po raz kolejny pojawia się problem kompozycji. Trzeba pamiętać, gdzie w pierwszej kolejności pada ludzkie spojrzenie i odpowiednio budować kadry. Po jakimś czasie rola eksperta ograniczyła się tylko do obserwowania. Monikę chyba samą zaskoczyło, jak dobrze układa się jej współpraca z modelką. Ostatnia rada. Kiedy znajdziemy jakiś interesujący kadr, wykonajmy kilkanaście wersji zdjęcia. Czasem niesforny kosmyk włosów, drobny cień w okolicy mocnego punktu czy nieodpowiednie spojrzenie mogą popsuć cały efekt. Lepiej zrobić więcej i mieć z czego wybierać. Powróćmy teraz do naszego studia i chłodnym okiem, o ile to w ogóle możliwe, spójrzmy na dzisiejsze zdjęcia. Spójrzmy na to, co dzisiaj udało się Monice. Jak wywiązała się z tego bardzo trudnego zadania? Milka na tym zdjęciu wygląda jak rzeźba. Mimo ukrytych atrybutów kobiecości jest w tym zdjęciu dużo takiego erotyzmu. Spójrzmy, że nie pojawiają się nam tutaj piersi. Na pierwszym planie są tylko nogi i włosy, które się ślicznie świecą. Bardzo fajne zdjęcie, bardzo udane. Tym razem Emilka na podejście to morze włosów i ukryta w tym morzu włosów twarz, która ledwie co wyłania się z głębokiego cienia. Ekstra. Przy bocznym świetle dosyć duże problemy sprawiają drobne detale, które wystają gdzieś na skórze. W przypadku zdjęcia Emilki mamy problem z nadgarstkiem, który jedynie troszeczkę wysunął się ponad skórę, a stworzył bardzo długi cień. I taka sytuacja, czy też tego typu problem, to mimo, że to dyskusyjne, moim zdaniem idealnie nadaje się do zamaskowania w Photoshopie. Zwróciliście pewnie uwagę, że w pewnym momencie Monika zaczęła fotografować Emilkę, która poprawiała sobie włosy. I to zdjęcie to jest właśnie ta chwila. Zaskoczyło mnie chociażby to, że Monika zakomponowała to zdjęcie bardzo dobrze. No, oświetlenie znów mamy boczne i znów dosyć duże cienie kładące się od łopatek, ale to też bardzo ładnie pokazuje nam bryłę ciała. Oto czwarte zdjęcie, które pokazuje nam fragment ciała Emilki, oświetlony z góry i fotografowany nieco z boku. Wyszła nam bardzo fajna abstrakcja. Przez to górne światło, które oświetliło tylko drobne detale gdzieś pod piersiami modelki, wyciągając niesłychaną fakturę skóry. Zbliżmy się i spójrzmy, co dzieje się w tych
oświetlonych fajnie okolicach. Tam pojawiają się nierówności i cienie, których normalnie byśmy nie zauważyli. Bardzo fajna abstrakcja. Zanim zamkniemy dzisiejszy temat, zamienimy kilka słów z artystką, która ze swoimi modelkami rozumie się bez słów. O portretowaniu, akcie i więzi fotografa z modelem rozmawialiśmy z Lidią Popiel podczas jej warszawskiej wystawy Piękno nie pyta o wiek. Kobiety fotografuje się bardzo dobrze. Między kobietami jest pewien rodzaj jedności i zrozumienia i kobiety często odkrywają się. Widać, jak bardzo są delikatne i jak wrażliwe. Są dwa rodzaje portretu właściwie. Taki, który robimy bardzo szybko, wkraczając w sytuację zastaną już i wtedy korzystamy z takiego rozpędu osoby fotografowanej i jest to dosyć łatwe, ale wymaga kontroli sytuacji i szybkiego działania. A drugi portret, o wiele trudniejszy, to jest aranżowany, ustawiany, taki, gdzie wymyślamy sobie jakąś sytuację, która gdzieś pozostaje w naszej głowie i chcemy wrócić do tej sytuacji albo ustawić ją na nowo. Więź musi nastąpić i jest to inicjatywa fotografa, żeby nasz model dobrze się czuł. Ja często puszczam dobrą muzykę, daję kawę, daję chwilę wytchnienia i staram się dokładnie opowiedzieć, co chcę zrobić. Przede wszystkim osoba pozująca do zdjęcia musi uwierzyć, że fotograf nie chce jej zrobić krzywdy, że jest po jej stronie, że jest jakby przyjacielem. I od zbudowania takiej sytuacji, od zaprzyjaźnienia się z osobą zależy, czy osoba będzie zachowywała się naturalnie. Jeśli będzie zachowywała się naturalnie, jeśli pozrzuca swoje maski, to można liczyć na udane zdjęcie.